Dziś mija 1055. rocznica Chrztu Polski. Był to jeden z najważniejszych momentów w dziejach naszej ojczyzny. Od 2019 roku 14 kwietnia jest świętem państwowym. Dokładnie 1055 lat temu, 14 kwietnia w Wielką Sobotę, Mieszko I wraz z dworem przyjął chrzest. Ten moment uważa się za symboliczny początek państwa polskiego i chrześcijaństwa w Polsce. Dziękczynne liturgie z okazji tego jubileuszu odbywały się dzisiaj w wielu miejscach w całym kraju. Metropolita Poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, dokonał konsekracji ołtarza w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny na Grodzie Poznańskim. Współczesne ataki na chrześcijańskie dziedzictwo naszej ojczyzny usiłują kwestionować wartości, jakie przyniósł nam chrzest i jakie stanowią o naszej polskiej i chrześcijańskiej tożsamości. Czasem możemy nawet słyszeć, że dziedzictwo chrześcijańskie nie ma żadnej wartości. Jest to oczywisty przejaw nihilizmu i droga donikąd. Chrzest Polski zapoczątkował proces chrystianizacji i budowy struktur kościelnych na ziemiach polskich. Miał on także przełomowe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Dlatego przed 2 laty na wniosek ówczesnego posła Jana Klawitera Sejm ustanowił 14 kwietnia świętem Chrztu Polski. Jest to bardzo ważne święto. To tak jak dla nas są ważne nasze urodziny, tak też ważne jest dla państwa to właśnie święto. Ono pokazuje, że my już 1055 lat trwamy jako państwo. Przyjęcie chrztu przez pierwszego polskiego władcę ukształtowało charakter naszego państwa i włączyło nas w obszar kultury łacińskiej. Dobrze się stało, że Sejm Rzeczypospolitej uchwalił święto Chrztu Polski. Wydarzenie to bowiem, które miało miejsce już ponad 1000 lat temu, ma doniosłe znaczenie zarówno religijne, jak też polityczne. Podkreślał ksiądz profesor Józef Krukowski. Włączenie Polski do grona państw chrześcijańskich umocniło państwo Mieszka w kontaktach międzynarodowych. Zahamowało to postępującą germanizację. Był to również impuls do rozwoju społeczeństwa. Mieszko I sprowadzał misjonarzy z różnych krajów zachodnich, jak Włochy, Francja, Irlandia, którzy jednocześnie głosili prawdę objawioną, a jednocześnie też uczyli ludzi wielu osiągnięć kultury i techniki narodów zachodniej Europy. Chrześcijaństwo było dla Polski podporą w najtrudniejszych czasach. To wiara w Boga pozwalała Polakom przezwyciężyć liczne konflikty, kataklizmy, zabory i wojny. Kościół wzmacniał patriotyzm, wzmacniał wolę walki. Przecież cały czas, jeszcze do dziś mamy duszpasterstwo wojskowe i w związku z tym kapelanów, bo ten element patriotyczny, religijny się uzupełniają. Chrzest Polski na zawsze odmienił bieg polskiej historii. Wartości chrześcijańskie stały się podstawą polskiej państwowości i umożliwiły dalszy rozwój Rzeczypospolitej.